Dobra, co tu robimy? Wszystkie kabelki już odciągnięte od gaźnika. Cały gaźnik odkręcimy. Kluczem 7,8 mm odkręcamy linkę ssania. 7. Bardzo wiem, co tu mam robić teraz. Bo tu zamiast mi radzić, to wy tutaj o jakiś gadacie bzdurach. A tu macie nie przyglądać się mojej klęsce, tylko mi powiedzieć, co ja mam z tym gaźnikiem teraz zrobić. Gdzie jest ta dysza, którą mam czyścić? Proszę, znalazłem dyszkę jakąś. Ach, smak etyliny bezołowiowy. Coś pięknego. Tu jest jakaś uszczelka zapaćkana całkiem. Całe to przydałoby się umyć, rozebrać, umyć i powymieniać wszystko. Ale trochę się tego boję. Mam tu całą instrukcję online. Więc może zacznę robić tak, jak jest napisane w instrukcji. I regulacja gaźnika. Co to za dziwny rozmiar jest? 19. Ja co 79. Troszkę pogięty. W środku jakiś farfocel, opiłek. Tu wszystko wygląda na oko dobrze. Na oko chłop w szpitalu umarł podobno. Ja się obawiam, że po mojej naprawie to trzeba będzie do mechanika prawdziwego iść. Powymienię stare dysze na nowe. Dobrze, minimalnie. Teraz dobrze? O, tak jak trzymasz teraz, super. Na co? Krótko, że ustawianie gaźnika znalazłem. Polecam stronę elektrodator.pl. Tam wszystko jest na temat motoryzacyjny i nie tylko. Powinno być dobrze. To mamy. Co to są za śrubki tutaj? Co mi tutaj zostało jakieś? Piotr. Witaj, Mark. Gaźnik rozebrany, umyty z grubsza. Nie mam pojęcia, jak go złożę, jak powsadzam te śrubki tutaj z powrotem. No ale... nie mam wyjścia, no to składamy i zobaczymy, czy to coś zmieni, czy nie wybuchnie to urządzenie. Dobra. Zostały mi tu jakieś śrubki, które nie wiem, do czego trzeba wsadzić. Tu mi też coś pozostawało, no ale nie pasuje to do niczego, więc skręcam. Skręcamy ponownie gaźnik i zobaczymy, czy tu coś nie wybuchnie teraz. Czemu jedna oszczelka ma? Ja zaraz wracam. Misiu przyszedł. No zapomniałem, że Misiu był na spacerku. Misiu, tylko nie rozmawiaj. Gdzie jest reszta tego gaźnika? Będziemy próbować, nic nie mamy do stanu, ale zobaczymy, jak to wygląda.
Paweł Swoboda. Fiob dalej naprawia maluszka. Jacek. Co tak cyka? Bomba jakaś. Tomasz 77. Test driba. No panowie. Roland. Znów Kiop psuje malucha. Czapki z głów. Wygląda na to. Wygląda na to. Chodzi jak burza. Gdzie ja tu mam te śrubokręty? No pięknie, pięknie. 2338. Za małe obroty. Jadę jeszcze raz na próbę. Wyregulowane omega. To znaczy się okaże, ale poprzestawiłem wszystko i zapłon, gaźnik wyregulowałem. Się, że jestem doskonałym mechanikiem, choć sam siebie nie wierzyłem. Proszę, chodzi jak szwajcarski zegarek. Trochę wolne obroty mam, zbyt wolne, bo jest gotów zgasnąć. Aha, drzwi nie domknięte. Ale to nie jest ważne. Ważne, że nie gaśnie. Zbiera się ładnie, wchodzi na obroty, bez ssania. Po prostu auto jak nowe. Jadę na dłuższą przejażdżkę, żeby zobaczyć, czy... czy to będzie działać. Świeci mi kontrolka ładowania. Tak niskie obroty mu ustawiłem. To mi się pewnie trzeba będzie podnieść. Bo chyba trochę za niskie zrobiłem. Jak na razie wszystko jest superosko. Jest 7 luty. Jeszcze raz się zatrzymałem przy tej wiśni. Tajwańska wiśnia. Popatrzcie, jak pięknie kwitnie. Już rozkwitły. Rozkwitły już przepięknie te kwiaty, także tego gniazdka już prawie tam nie widać. No to dziś w nocy musiało być koło zera, znaczy było koło zera dzisiaj w nocy, ale no nie było mrozu, więc nie zmroziło tych kwiatków. Jak widzicie, wiosna w pełni. W lutym się zaczyna, pod naszą szerokością geograficzną. Maluszek też naprawiony, więc po prostu
Wszystko jest tak, jak powinno być. Na wiosnę. Miszka, gdzie masz JJ? Nie oglądałem te. Jacek 79. Słychamy, słuchamy uśmiech. Ale stateczki są przycumowane, nie pływają. Piotrek Krześć, znaczy w ten, który będzie spotkanie. Ten polecimy na tym, nie ma się czym. Co jedzie po autostradzie? Czemu nie? No jak ma interes tutaj, to jak ma dojechać? Musi po autostradzie pojechać. Kółeczka w zimnym wymiarze. Sliperek gigantyczny, co to jest? Wygląda z daleka jak Kenworth W900, ale nie widzę w ogóle maski. Nie wiem jeszcze na 100%, no ale teraz już wiem na 100%. Kenworth W900 z dużą sypialnią. Jak można tak Lexusa przyozdobić? No. 24 cale koła, 28 cali. No. 28 nie, 24 pewnie ma, albo 22. Ale i tak wygląda beznadziejnie. No, następny 28 cali, 24 Dodge Charger na pięknych, dużych kółeczkach. No taka moda, co poradzić, jak się komuś podoba coś takiego. To kto mu zabroni? Ja bym nawet nie miał nic przeciwko takim kołom dużym. Gdyby one były wpuszczone w błotniki, a nie tak, że auto wygląda jak ciężarówka. No jedzie taka terenowa na szczudła. To mi się nie podoba w tych samochodach. To ten przed nami, już go chyba kiedyś sfilmowałem z tą rejestracją. Ale mi kamera lata wręcz. Rejestracja Jesus. Tylko nie tak się pisze.